Tim Connelly stworzył potwora, a teraz sam sobie z nim musi radzić. Denver Nuggets po dwóch spotkaniach przegrywają z Minnesota Timberwolves 0-2 i z sytuacji obecnych mistrzów NBA, no co tu dużo mówić, najciekawiej nie wygląda. Witam was bardzo serdecznie na kanale Roster, będę wam drodzy widzowie bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, tak jak mówię, wszelka pomoc, wszelka ktoś na naszym kanale pomaga nam w zdobywaniu zasięgu, w walce z algorytmami, więc też przy okazji, może żeby pomóc nam i pomóc Wam w tym, aby zmotywować Was do skomentowania tego materiału. Zapytam Was, co sądzicie o Antonym Edwardsie i o tym, jak wygląda w tej serii playoffowej, jak także i również na przestrzeni całych playoffów, więc to tak trochę w ramach integracji. I oczywiście nie może zabraknąć także informacji o naszym sponsorze. Czyli Marce, nie z tej strony, Marce Smoking Freeze. Link do ich sklepu znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. Jak dobrze wiecie, a jeżeli nie, to Wam przypomnę, jest to marka streetwearowa, która zajmuje się produkcją ubrań, organizacją eventów, jak także i wspieraniem eventów wszelakich koszykarskich. Więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. A teraz nie przedłużamy i idziemy do materiału. Tim Connelly związany był z drużyną Denver Nuggets w latach 2013-2022. W tym czasie pełnił oczywiście, jak możecie się domyślać, różne funkcje w organizacji z Colorado. Natomiast najważniejsze, jeżeli mówimy o, o Timu Connellym, to jest właśnie fakt, że był on jednym z głównych twórców mistrzowskiej drużyny Denver Nuggets w sezonie 22-23, chociaż co prawda dokładnie przed tym sezonem Connelly odszedł z Denver Nuggets wiążąc się z Minnesota Timberwolves pięcioletnim kontraktem wartym 40 milionów dolarów i tworząc tam nową drużynę w drugiej rundzie playoffów w konferencji zachodniej. Historię możemy powiedzieć, zatacza trochę koło, bo Tim Connelly, jako już twórca Minnesota Timberwolves, musi sobie radzić z drużyną, którą w dużej części, jak już powiedziałem wcześniej, sam stworzył, więc doskonale wie, jakie są najważniejsze elementy drużyny Mike'a Malona. Zresztą no, on był odpowiedzialny oczywiście za zgodą Nikoli Jokicia, ale za ściągnięcie Arona Gordona w roku 2021 który jak później się okazało był jednym z głównych puzli ekipy Denver Nuggets, jeżeli już mówimy o mistrzowskim sezonie 22-23. Jako jeden z pierwszych ruchów w drużynie Minnesoty Timberwolves, Tim Connelly ściągnął Rudiego Goberta za pięć pierwszorządowych pików i jeżeli się nie mylę pięciu Zawodników. Doskonale wiemy, nie muszę nikomu przypominać, jaka opinia panowała na początku wokół tego tradu, jaka opinia wokół tego tradu panowała po pierwszym sezonie, czyli po tym właśnie mistrzowskim sezonie Denver Nuggets 22-23. No już tutaj na Teamu Codenim były wieszane psy za ściągnięcie Rudiego Goberta, jednak jak czas pokazał, był to no, bardzo istotny trade, który odmienił trajektorię Minnesota Timberwolves, i jak widzimy, gra na dwóch wysokich na Kata i Rudiego Goberta. Może mieć ręce i nogi, ale zaraz tutaj też pewnie odezwał się sceptycy tego pomysłu i powiedzą, że bez Rudiego Goberta można dać blowout Denver Nuggets w drugim meczu drugiej rundy NBA Playoffs 2023. Jak już zaczęliśmy tą historię powiąza powiązań pomiędzy Denver Nuggets a Minnesota Timberwolves, to zacznijmy od Denver Nuggets, bo jest to duże. Rozczarowanie na ten moment po dwóch spotkaniach mm, drugiej rundy NBA Playoffs i patrząc wstecz, czyli na pierwszą rundę i rywalizację z Los Angeles Lakers, możemy powiedzieć, że części z nich, części z tych problemów spodziewać się mogliśmy, bo to, se, to nie była idealna seria, to nie była prosta seria Denver Nuggets, Nuggets mimo tego, że rozstrzygnęli ją bardzo szybko. Natomiast dwa pierwsze spotkania uwypukliły już problemy. Nuggets uwypukiły, myślę, przede wszystkim albo w największym stopniu problemy Jamala Marea, które były widoczne w pierwszej rundzie playoffs, ale jednak te dwa Game winery -wine o ogromnym znaczeniu, które zapewniły, no Game winery zapewnia zwycięstwo, które zapewniły dwa zwycięstwa Denver Nuggets w rywalizacji z Los Angeles Lakers, trochę przyćmiły jego słabe osiągnięcia na przestrzeni całej serii, na przestrzeni całych spotkań, ale ten case niestety powtarza się także w rywalizacji z Minnesota Timberwolves. Mecz numer jeden: 0 na 5 Jamala Mareja z gry w pierwszej połowie, 0 punktów. Skończył to spotkanie, co prawda, z 17 punktami, trafiając 6 z 14 rzutów z gry. Jednak patrząc, że jest to no nie All Star, ale mimo tego, chyba superstar. Nawet bez chyba superstar na poziomie NBA, spodziewaliśmy się jednak dużo więcej. Mecz numer 2 pierwsza połowa tak samo fatalna albo nawet jeszcze gorsza. 1 na 10 z gry, 2 punkty. No a cały mecz jeszcze gorszy. 3 na 18 z gry, 8 punktów. Jeżeli tak gra Twój jeden z liderów, oczywiście lider numer 2, no to w rywalizacji z Minnesota, która Wygląda naprawdę fantastycznie w tych playoffach, nie masz na co liczyć. Zresztą spójrzmy na samego Jokicia po dwóch spotkaniach, bo możemy się uczepić Jamala Mareja i oczywiście mamy do tego prawo, bo wygląda, jak powiedziałem, bardzo źle, ale Nikola Jokic również nie przypomina niczym poziomu MVP, nie przypomina niczym swoich występów z poprzednich mistrzowskich playoffs, które miały miejsce 12 miesięcy temu. Jokic w dwóch spotkaniach trafił 16 z 38 rzutów z gry poniżej 50% i 2 na 10 z załuku. Do tego rozdał 17 asyst, No co jak na Jokicia jest jego standardem, ale przy tym zaliczył aż 11 strat w dwóch spotkaniach, co już standardem patrząc na wyczyny Nikoli No w żadnym wypadku nie jest. Dołożył 24 zbiórki i 48 punktów. Dramon Mary w całej serii, jak już się pastwimy to róbmy to do końca, 9 na 32 z gry, 2 na 8 z załuku, 6 asyst, 14 zbiórek, 5 strat i 25 punktów Jamana Mareya w trakcie dwóch spotkań playoffowej rywalizacji z Minnesotą Timberwolves. Patrzmy dalej, Aaron Gordon mimo dobrego początku w spotkaniu numer 2, no nie jest zawodnikiem który daje duży impact albo który przypomina gościa z przed 12 miesięcy jak właśnie powiedziałem. Michael Porter Jr bardzo słaby mecz numer 2, chociaż w meczu numer 2 nikt w Denver Nuggets nie zagrał dobrze. Chyba że możemy tutaj wyróżnić Justina Holidaya, który był 4 na 5 z załuku, zdobył 13 punktów. Więc tak Justina Holidaya tutaj wyróżnić byśmy mogli, ale jak już mówimy o rezerwowych, to znowu się przyczepmy. Bo o ile w Minnesocie wchodzi z ławki na Mimo tego, że w meczu numer 2 nie było Rudiego Goberta Chris Finch zdecydował się zostawić Nazarida na ławce rezerwowych I startować Kylem Andersonem Co się okazało strzałem w dziesiątkę Na Nick Alexander Walker, Monte Morris, Kyle Anderson Mecz numer 1 w przypadku, gdy Rudy Gobert był dostępny Więc ławka w drużynie Chrisa Fincha funkcjonuje Natomiast ławka w drużynie Mike'a Malona No wręcz przeciwnie i to nie jest tylko case rywalizacji z Minnesota Timberwolves, bo w pierwszej rundzie Denver Nuggets także byli najgorzej punktującą drużyną hmm, spośród 16 znajdujących się w pierwszej rundzie. Zdobywali niecałe, średnio niecałe 12 punktów na mecz. Natomiast w tych dwóch meczach serii, już mówimy tutaj z Minnesota Timberwolves, mamy wynik 60 do 38 w punktach z ławki, co daje nam różnicę 22 punktów. I już pomijając fakt 22 punktów, impact jaki dają rezerwowi zawodnicy po obu stronach, jest myślę, że jednym z większych game changerów tej serii. Jeżeli już mowa o game changerach, to słuchajcie, ale no, musimy tutaj zacząć rozmowę o Antem Edwardsie, bo to co wyczynia ten chłopak 22-letni, wow, naprawdę czapki z głów przed Antem Edwardsem, bo to, że przejął klucze do miasta po kacie, to już wiedzieliśmy, ale to w jakim stylu to robi, jak on wygląda w playoffach. Od początku, od pierwszych jego występów w playoffach, wiedzieliśmy, że to jest gość stworzony do wielkiej koszykarskiej sceny. Natomiast teraz, w momencie, gdy ma dookoła siebie stworzoną drużynę, gdy jest jej najjaśniejszym punktem i zdobywa no słuchajcie, 43 punkty, 7 zbiórek w pierwszym meczu, 27 punktów, 7 asyst w meczu numer 2. No to to są liczby, które kręci lider, to są pewność siebie, którą w ogóle emanuje ten, ten gość, jest zarażająca i ona zaraża całą drużynę i zaraziła też Kata, bo spójrzmy również na jego liczby. W meczu numer 1 Kat zdobył 20 punktów, w meczu numer 2 zdobył 27, 12 zbiórek, więc również wygląda bardzo dobrze, natomiast wróćmy do Anta bo to z jaką łatwością on się przedostaje pod kosz, to z jaką łatwością on penetruje, to jak silny jest, jak łatwo mija rywali na koźle. Zresztą daje nam vibe Michaela Jordana i te porównania do, do MJ-a w ostatnich tygodniach naprawdę się tylko mnożą, ale też są ku temu powody, bo czy te post czy izolacje bodajże na Aronie Gordonie, gdzie był niemal identyczny do... No, czy to Michaela Jordana, czy kobiego Bryanta, patrząc na Anta, wydaje się, że on to robi z niezwykłą łatwością. Natomiast w momencie, gdy wyjdziemy, weźmiemy tą pomarańczową piłkę w dłoń, wyjdziemy na boisko i spróbujemy to odtworzyć, mając przed sobą kolegę, a nie Arona Gordona, no to już tak łatwo to na pewno nie wygląda. I do tego to, ile virali tworzy Antony Edwards, myślę, że też bardzo pomaga mu w tym, że pojawiają się właśnie głosy, że anteny Edwards jest w tym momencie najlepszym koszykarzem w NBA albo jest najlepszym koszykarzem w playoffs z czym już jest mi bliżej się zgodzić bo Anthony Edwards i Jalen Brunson naprawdę weszli na zupełnie inny poziom niż w sezonie regularnym i są najjaśniejszymi punktami nie tylko swoich organizacji, swoich drużyn ale także tych playoffów to oni są do tego momentu przynajmniej Twarzami NBA Playoffs 2023. Zaczęliśmy o game Changerach, i możemy tutaj się rozpływać nad Anthonym Edwardsem, i pewnie większe pole do dyskusji będziemy mieli w jednym z podcastów w jednym z live'ów, gdzie no, nie będzie to krótka forma, ale będziemy mogli tam się rozwinąć zdecydowanie mocniej. To ja tutaj sobie wypisałem tylko, jak wygląda liderowanie w Minnesocie, bo to nie jest tylko Anthony Edwards, to nie jest tylko Carl Anton Towns. Zacznijmy od meczu numer jeden. W meczu numer jeden, gdy drużynie na początku Minnesoty nie szło, Anton Edwards wziął się do roboty i w pierwszej połowie rzucił 25 z 40 punktów Minnesoty. Trzecia kwarta, to już popis Kata, który rzucił 11 punktów z 33 punktów całej ekipy. 11 oczek kolejnych dołożył w tym czasie Mike Conley. Czwarta kwarta, no to już tutaj musimy powiedzieć o znowu o ławce Minnesoty. Bo tam pojawił się Nazrid i przejął to spotkanie w czwartej kwarcie. Rozstrzygnął losy tej rywalizacji, chyba nawet myślę, że spokojnie możemy użyć takiego określenia, rzucając 14 punktów z 33 oczek ekipy. Ant dołożył także swoje w najważniejszym momencie 12 kolejnych oczek. Mecz numer 2, znowu Cat w pierwszej kwarcie, rzucił 11 z 28 punktów Minnesoty. W pierwszej kwarcie, w drugiej natomiast Anthony Edwards 12 punktów, 9 punktów kat, co dało nam w sumie 21 oczek z 33 Minnesota w całej drugiej kwarcie. I w ogóle pierwsza połowa meczu numer 2 to jest chyba najlepsza defensywnie połowa w nowoczesnej koszykówce. Naprawdę Minnesota weszła na swój najwyższy poziom, wygląda przez całą serię, ale w pierwszej połowie meczu numer 2. Było to widać bardzo, bardzo wyraźnie jak kolektyw, poruszają się zawodnicy, cała piątka Minnesota porusza się jak jedno spójne ciało. Stąd też po pierwszej połowie meczu numer 2 wynik był 61-35 na korzyść Minnesoty. zaliczyli oni 8 bloków i 7 przechwytów w trakcie pierwszych 24 spotkań meczu. Numer 2. I defensywa jest tym, co napędza cały zespół Minnesoty, bo spójrzmy sobie na statystyki trochę wykraczające poza ten podstawowy box score, Ale punkty zdobyte po stratach rywali: 28 do 37 na korzyść Minnesoty Timberwolves. Punkty drugiej szansy: 20 do 11 na korzyść Minnesoty Timberwolves. Punkty zdobyte z kontry: 31 24 na korzyść Minnesoty Timberwolves. Do tego 18 do 8 w blokach, oczywiście na korzyść Minnesoty, 52 do 40 w asystach na korzyść Minnesoty. No i ta znacząca różnica w egzekwowaniu rzutów z gry: 51% do 41% na korzyść Minnesoty. Więc to są te miejsca, to są te przestrzenie, gdzie Minnesota po prostu dekasuje ten Vernaget. I myśląc o adjustmentach i zmierzając już powoli do końca tego materiału. Przede wszystkim musi dojechać Nikola Jokic, musi dojechać Jamal Murray, bo Michael Porter Jr. on może wrócić do swojej formy strzeleckiej w rywalizacji z Los Angeles Lakers. Ale on potrzebuje tych rzutów, on potrzebuje miejsca do tych rzutów. A jeżeli Jamal Murray nie wywiera tej presji na obrońcach Minnesoty i nie spycha ich pod kosz, nie sprawia, że Michael Porter Jr. ma więcej miejsca na obwodzie, jeżeli Aaron Gordon nie będzie, tym, nie będzie najlepszą wersją Aarona Gordona stworzoną pod Denver Nuggets, stworzoną pod Nicole Jokicia, to nie będziemy do Mike Malone nie będzie w stanie e, zmaksymalizować potencjału Arona Gordona. No i Nikola Jokic, on także musi wejść na ten swój poziom NBA, bo jeżeli nie wejdą ci zawodnicy na najwyższy e, na najwyższą półkę swoich umiejętności, to po prostu Minnesota jest zbyt mocna, zbyt silna w tym momencie, żeby z będącymi w słabej dyspozycji Jokiciem, czy Jamalem Murrayem przegrać po prostu tą serię. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, drodzy widzowie. Raz jeszcze oczywiście proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i widzimy się następnym razem.